Niezły pacjent w Radiu Z. Zaprasza Michał Figurski. Dzień dobry panu, ja witam pana serdecznie. Pan mnie? Tak, ja pana witam, tak. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, no właśnie. No właśnie, no jak normalni mężczyźni, nie żadnym łokciem, ani żadną nogą. Nie, oczywiście. Ty jesteś bardzo przyjęty tym koronawirusem? Jakoś nie bardzo. Ale wiesz, że to może być bardzo niedydaktyczna audycja. Że o tym koronawirusie, czy o tym, o czym będziemy mówili? Tak, tak. Nie, my o koronawirusie nie będziemy mówili, bo już tyle zostało powiedziane. Dla mnie ta audycja, na której mnie zaprosić, po pierwsze. Dziękuję. Po drugie, bardzo wierzę, że ona mi się przyda. Po trzecie, liczę na to, że ona ustawi moje życie. To ja po pierwsze imię. Podziwiasz? A po drugie nazwisko? Świętarski. A po trzecie zawód? Dziennikarz, jakby nie było. No to proszę państwa, to jest ten Włodzimierz Zientarski, ktoś miał wątpliwości. Panie profesorze, ja jestem tutaj w obowiązku przeproszenia pana, ponieważ pańskie tytuły i pańska osoba zdecydowanie predestynują pana jako pierwszego do przedstawienia się, ale tutaj musi pan zrozumieć, pacjent u nas jest na pierwszym. Ja jestem najważniejszy. Pacjent jest najważniejszy, tak. Pacjent jest najważniejszy. Dla mnie też. Zawsze. Pan profesor Jerzy Kotowicz, mieli państwo dzisiaj również gościem naszej audycji, ekspertem, jak to się mówi. Włodek, ty się strasznie oburzyłeś, że ty pacjentem. Chłopie, ty masz 80 ile? Nie, 78 lat. Niestety, 80. Ale 80 może. Niedługo. Dobra, to czekaj, jeszcze kwestionariusz dokończymy. Nie, data i miejsce urodzenia? 08-11-42. A Warszawa? No to ci dodałem. Cholera. Wojna była. No tak, to prawda. Czyli 70 8 ile? Będzie. A ty w ogóle chodzisz do lekarza? Nie, no czasami mam takie swoje stałe rzeczy, które mi dolegają od dawna. Pamiętam jedno, słuchajcie, jak dostałem po raz pierwszy w życiu lekarstwo jakiekolwiek takie normalne. Aspiryny? Nie, dostałem Konkor. Bo mi te Konkor, serce zaczęło bić mocno. Tak. I to jest jedyny lek, który od, już biorę ile, 25 lat. No. Czyli ty dopiero byłeś po 50, jak ty wziąłeś pierwszy lek. No. No to widzisz, wykorzystajmy tę sytuację. Słuchajcie, zmusiłem Włodka Zientarskiego do tego, żeby pojawił się u lekarza. Ale słuchaj, pan teraz też jest. No teraz właśnie. Już też jestem, tak, ale... Ale słuchaj, dla ciebie z grubej rury. Naprawdę, pan profesor jest dzisiaj z nami. Pan profesor Jerzy Kotowicz i Włodzimierz Zientarski to są, proszę państwa, bohaterowie dzisiejszej audycji. Niezły pacjent w Radiu Z. Jeden na pewno pozytywny bohater. Będzie więcej. Zostańcie z nami. W naszych cotygodniowych rozmowach o zdrowiu rozmawiamy o schorzeniach, ale ta traf chciał, że przyszedł zupełnie zdrowy człowiek. Nie, no w ogóle dziękuję, ale z bijącym sercem. Tak. I to jak, panie profesorze? Każą się wycofywać z tego teraz, że Konkorek, jeżeli to połóweczka tylko... Już. Jeżeli jest już praca serca normalna, nie ma tachykardii, to znaczy przyspieszenia rytmu serca, no to niekoniecznie. I jeżeli ciśnienie też, najważniejsze jest ciśnienie w tym wypadku. Ciśnienie było w porządku. Panie profesorze, on ostatni raz u lekarza był 30 lat temu, to będzie się wtrącał i wykorzystywał. Także... Nie byłem jakiś czas, parę lat temu i robiłem wszystkie badania. Ale raz na jakiś rok na pewno warto się profilaktycznie badać. Jedna rzecz jest niezwykła. To jest ważna rzecz. Jedna. Włodek, rezygnując z usług opieki zdrowotnej, sam stał się opieką. I o tym jest dzisiejsza audycja. Włodzimierz Zientarski opiekuje się swoją chorą małżonką, chorą od... 25 lat. I to jest absolutnie niezwykłe i to jest tematem dzisiejszej audycji Niezły Pacjent w Radio Z. Dziś z Włodzimierzem Zientarskim i profesorem Jerzym Kotowiczem, neurologiem, dodajmy, to jest istotne, rozmawiamy o chorobie, która jest przerażająca, muszę powiedzieć, panie profesorze. Kiedy ja słyszę SM, czyli stwardnienie rozsiane, to naprawdę zimny dreszcz mnie przechodzi. Miałem w rodzinie taki przypadek, mam wśród przyjaciół. Włodek ma w bezpośrednim, codziennym kontakcie. Twoja małżonka jest chora na SM. No tak, 25 lat jest rzeczywiście chora. Jeśli byśmy małżeństwo wtedy kiedyś, kiedy to się zaczęło, można powiedzieć, że tak w jakiś sposób nacisnęło na mnie, że ja rycerz, będę się teraz nią opiekował. Jak się dowiedziałem, że ona ma stwardnienie rozsiane, pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to wlazłem do producentów wózków inwalidzkich i powiedziałem, że to się zaraz kończy wózkiem. I to było, wiesz, trochę motoryzacyjne przeniesienie emocji, jak to ma wyglądać. Zaczęło się od tego, że siedzieliśmy sobie w kawiarni, kiedy prowadziliśmy jakąś przygotowanie do jakiejś imprezy motoryzacyjne i nagle ona mówi, wiesz co, jakoś tak słabo widzę na jedno oko, bo to jest coraz słabiej widzę na to jedno oko, coraz słabiej widzę na to jedno oko, no to szpital.
na Wołoskiej, a pan doktor powiedział, no to pani już zostanie u nas, bo tam po różnych badaniach ma pani SM prędzej, czy później pani ktoś to powie. Panie profesorze, dokładnie, czym jest SM? Chciałem przede wszystkim ostudzić pana te dreszcze na dźwięk SM-u. To nie jest przerażająca choroba. Była może 25 lat temu. Natomiast w tej chwili jest ogromny postęp. My mamy leki i nie możemy powiedzieć, że choroba jest nieuleczalna, tak jak kiedyś mówiono. Ona jest uleczalna i mamy teraz takie leki, które prowadzą do tego, że ta choroba się nie rozwija. Nie ma aktywności ani klinicznej, ani w obrazach badań dodatkowych. Czym jest ta choroba? Natomiast choroba jest to zapalno-immunologiczna choroba układu ośrodkowego nerwowego, która niestety dotyka ludzi młodych w przedziale wieku od 20 do 40 lat najczęściej. Chorują częściej kobiety, bo to jest choroba immunologiczna, a choroby immunologiczne częściej się zdarzają, takie choroba Hashimoto i inne choroby, częste są u kobiet. Także chorują częściej kobiety i jest to niestety jedna z najczęstszych, poza może urazami, przyczyna inwalidztwa ludzi młodych. Niestety ona wtedy się pojawia, kiedy ludzie zaczynają swoją aktywność zawodową albo wchodzą po prostu w relacje, w związki małżeńskie i to jest dla nich cios. Ale ten cios 25 lat temu był istotnie taki, że można było przewidywać, że po 10-15 latach już będzie jakiś procent inwalidztwa. Małgosia, ile miała lat, kiedy zachorowała na stadium Rysia? No tak właśnie tyle, 26-27. Tak, to jest najczęściej właśnie i kobieta. 7-8. Z tym, że tak jak się zaczyna od oczu, to znaczy od pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego, bo to polega na tym, że pacjent zaczyna gorzej widzieć jednym okiem, kolory, szczególnie czerwone, są mniej wyraźne. I to jest, jeżeli młoda kobieta i zaczyna się od jednoogniskowo, od jednego zapalenia nerwu wzrokowego, to jest zwykle łagodna postać. I ona tak i ona nie postępuje. Łagodna postać choroby i wtedy może być po wielu latach dopiero jakiś następny rzut tej choroby. Może w ogóle go nie być. Także tutaj to jest łagodna postać na szczęście i dlatego wiele lat pacjentka z takimi objawami może żyć bez jakiegoś inwalidztwa. A szczególnie w tej chwili, jeżeli dostanie na początku skuteczne leczenie, to w ogóle to znacznie zmienia postęp tej choroby. O stwardnieniu rozsianym z profesorem Jerzym Kotowiczem i niezłym, nie pacjentem, tylko opiekunem Włodkiem Ziętalskim dzisiaj w Radiu Z, teraz Siła Muzyki, a my wracamy za chwilę. Dzisiaj w audycji Niezły Pacjent Radiu Z rozmawiamy o opiece. O opiece, którą sprawuje Włodzimierz Ziętalski nad swoją małżonką. Małżonką, którą los doświadczył stwardnieniem rozsianym. Czy los doświadczył, panie profesorze? Czy są pewne czynniki, które determinują i predestynują pewne osoby? A wiemy, że są to najczęściej kobiety między 20 a 40 rokiem życia. Ale czy jakieś konkretne grupy zawodowe? Czy jakieś konkretne czynniki tutaj są? Te czynniki, powodują? Znaczy etiologia choroby, to znaczy dlaczego ona w ogóle ma jakiś początek? My nie wiemy. Jest to prawdopodobnie wirus, tylko nie jeden wirus, tylko może kilka wirusów takich, które są bardzo popularne w populacji. To znaczy my mamy te wirusy na sobie, w sobie, bo to mamy w żołądku, czy w jelitach mamy około 2 kg różnych bakterii i także i wirusów, z którymi jakoś współgra i współżyje nasz organizm, nasz układ odpornościowy. Ale jeżeli tak się stanie, że mamy czynnik zakaźny, który najczęściej w dzieciństwie zostaje, do organizmu się dostaje, na niego rozpoczyna się reakcja obronna organizmu, tak jak na każdy czynnik, bakterie czy wirus. Jeżeli teraz genetycznie mamy układ immunologiczny niesprawny z powodów genetycznych, które no nie przesądzają o tym, że i nie ma jakiegoś jednego genu, to jest jakieś 200 z czymś genów, które mogą uwrażliwiać na tą chorobę, ale do tego czynnik środowiskowy, to znaczy to jest nasłonecznienie. O tym dość niedawno żeśmy się dowiedzieli, że tutaj poziom witaminy D3 istotnie determinuje aktywność tej choroby. A w zasadzie w Afryce, jej deficyty w Australii tej, nie ma tej witaminy. To jest, tak.
Tak. I dużo słońca. Dużo słońca, z tym, że nie przegrzanie, dlatego że przegrzanie powoduje zwolnienie przewodnictwa nerwowego i pogarsza stan. Ale panie profesorze, bo z tego co pan mówi, jawi mi się dosyć kontrowersyjna teza. Czy można stwardnienie rozsiane złapać? To jest choroba wirusowa? Złapać, jeżeli będziemy znali jakiś wirus, jeżeli będziemy mieli leki. My nie mamy dobrych leków na wirusy, mamy szczepionki. Była próba szczepionki także w stwardnieniu rozsianym, ale to się nie powiodło, jeszcze nie ma. Jeżeli znajdziemy szczepionkę i znajdziemy konkretnego wirusa i będziemy mogli na tego wirusa znaleźć szczepionkę, to wtedy będzie sprawa, że tak powiem, załatwiona. Ale niestety nie mamy tego. Możemy tylko wpływać na układ immunologiczny, tak, żeby on nie atakował własnej tkanek. A tutaj atakuje mielinę, czyli osłonki takie włókien nerwowych. W związku z tym przewodnictwo ich się zwalnia albo się blokuje i powstają objawy neurologiczne. Czyli choroba jest nieuleczalna, choroba ale można ją opanować. Choroba jest uleczalna, 100%. To znaczy niewyleczalna. Może tak byśmy powiedzieli. Trudno powiedzieć, ale proszę państwa, czy mówimy o cukrzycy? Czy mówimy o nadciśnieniu, że one są nieuleczalne? Chociaż one są całe życie przecież. Nie mówimy, a tutaj o stwardnieniu rozsianym mówimy nieuleczalna choroba. Jestem cukrzykiem z 25-letnim stażem, który jest po przeszczepie trzustki. Insuliny już nie przyjmuje. Czyli, no właśnie. Czyli zażegnałem problem z cukrzycą. Właśnie, czy jest a tutaj są w tej chwili, tak, są takie leki, które powodują reset układu immunologicznego i po wzięciu w ciągu dwóch kolejnych lat jest 5-6 lat spokoju. Nie ma nawrotu żadnego choroby. Proszę państwa, to profesor Jerzy Kotowicz, neurolog o stwardnieniu rozsianym, a naszym gościem, niezłym pacjentem dzisiaj, a jak już mówiłem, niezłym opiekunem jest Włodzimierz Zientarski. Jego historia już za moment ponownie w Radiu Z. Proszę państwa, dzisiaj rozmawiamy o stwardnieniu rozsianym z profesorem Jerzym Kotowiczem i Włodkiem Zientarskim. Włodek, przypomnijmy, opiekuje się od 25 lat małżonką dotkniętą stwardnieniem rozsianym. Pozdrawiamy cię oczywiście, Małgosiu, nieustannie na naszej ogólnopolskiej antenie. Pan profesor określił, czym jest stwardnienie rozsiane, a ciekaw jestem twojej definicji, Włodek. Co to jest stwardnienie rozsiane? To jest jedna ciągła wielka niespodzianka, która... Żyjemy w takiej sytuacji, tak jakbyśmy wchodzili do lasu i nie wiemy co. Bardzo zdenerwowałem się, bo zacząłem sobie to wszystko przypominać. I nie wiemy, co nas spotka. Masz łzy w oczach. Nie, no, każdy chory inaczej choruje. Istotnie, to pan ma rację. Każdy chory inaczej choruje. To nie jest jedno, to jest taki zespół chorobowy właściwie, nie jednolita choroba. I nigdy nie wiesz, na co się spotka. Idziemy razem w dwoje, kiedyś na jakimś spotkaniu jesteśmy. I ona się nagle przewraca, przekazała jedna noga, nagle ją odcięła. Niedobre. A potem chwilę, moment i to wróciło jakoś normalna funkcja. Jest... Ile trwa taki napad? To różnie bardzo, bo są takie rzuty, które to trwają parę tygodni, wiesz, no. I to powoli wraca. Co najśmieszniejsze, panie doktorze, to jest to, że przy takich rzutach choroby, to one, to już teraz wiem, że one zazwyczaj się powoli by wycofały. Tak, każdy rzut jest remisja po rzucie, przynajmniej na początku tej choroby. Ale muszę panu powiedzieć, to rzecz, która mnie totalnie rzuciła na kolana. Pamiętam wiele lat temu, bo Małgosia pracowała kiedyś bardzo intensywnie zawodowo i poszliśmy, to się zaczynało, już było i robiliśmy pierwsze do ręki. Co ciekawe, jako policjantka, przepraszam. Jako policjantka, tak, i bardzo energiczna. I robiliśmy do renty inwalidzkiej, trzeba było zrobić wszystkie badania. Pojechaliśmy zrobić rezonans magnetyczny i ta pani doktor musi weszli normalnie. Kto, pan czy pani? Ja wiem, pani. Aha, popatrzę. No niech pani wierzy. No dobrze. Pyta się, ona ma stwardnienie rozsiane? Ja mówię, no ma. Przyjdzie do tej rury i nagle mówi, Jezus Maria. Okazało się, mózg cały jest w białych kropkach, tak, wiesz? Tak. Bo wiesz, co to jest? To jest przewód elektryczny i zwarcie i na tym się robi kulka. Znaczy, to nie jest tak bezpośrednio, no, ale to są tak obrazka demilinizacji w mózgu. I ich na początku choroba w ogóle jest niema klinicznie. To znaczy, jak zwykle występuje pierwszy objaw wskazujący na tą chorobę, na przykład zapalenie nerwu wzrokowego, czy jakieś niedowłady, czy jakieś zdrętwienia, czy zaburzenia równowagi, czy oczopląs. Ale to różnie, to jest, różnie tak. bardzo. Pokazać, to tak. Wtedy już w mózgu najczęściej jest dużo z takich białych, jak pan powiedział, plamek, czyli takich hyperintensywnych
aktywnych ognisk, które zjawiały się zanim ta choroba się stała ewidentna u pacjenta, ewidentna klinicznie. Ten fachowy głos w audycji to profesor Jerzy Kotowicz, neurolog, a ten emocjonalny to Włodzimierz Ziętarski, opiekun osoby dotkniętej z stwardnieniem rozsianym. Za chwilę sobie ustalimy tutaj role i priorytety. Ja zrobię porządek, a dla Państwa siła muzyki Radia Z. Niezły pacjent w Radiu Z to jest, muszę powiedzieć, trudna dla mnie audycja, dlatego że po pierwsze sam jestem dotknięty schorzeniem neurologicznym, a razem z nami neurolog profesor Jerzy Kotowicz. Po drugie, koło mnie siedzi jeden z moich najserdeczniejszych przyjaciół. No, ja cię zawsze ci kochałem. Włodek Ziętarski, ja ciebie też kocham. Ja się na tobie wychowałem, a potem się razem z tobą wychowywałem. W jednej stacji i telewizyjnej, i radiowej. I tak idziemy sobie od lat trochę ramię w ramię. Ty przez życie z Małgosią, ze swoją małżonką, która jest dotknięta stwardnieniem rozsianym. Zadałem ci wcześniej pytanie, jaka jest twoja definicja tej choroby? Powiedziałeś o tych rzutach, a czym ona jest dla ciebie? Dla ciebie jako tej osoby, która przeżywa tę chorobę na co dzień ze swoją żoną? Ja panom powiem i państwu, to jest przedziwne, ale ja do tej choroby się przyzwyczaiłem bardzo wcześnie. Nie było dla mnie żadnego dramatu. Bardziej martwią mnie zmiany, o których moja żona nie chce w ogóle mówić. Ona się trochę w sobie zamknęła, które towarzyszą tej chorobie. I ja nie wiem, czy one są częścią tej choroby, czy przychodzą jakoś inaczej. Bo pan mówił o mózgu, że następuje zwyrodnienie mózgu. Tak. I tak sobie myślę, cholera, bo na przykład są rzeczy, które się pojawiają nagle. Opryskliwość, agresywność działania. Właśnie o to chciałem zapytać. Wiesz, brak wyrozumiałości, wiesz. No trochę to jest i w związku ze starzeniem się w ogóle mózgu, bo to jest takie, są objawy starczego mózgu, właśnie taka niecierpliwość. Ale ja na przykład starzeję się łagodnie. Kocham cały świat. Też ja zaświadczam. Ale panie profesorze, rzeczywiście, no bo rozmawiamy o chorobie mózgu, chorobie neurologicznej i przecież nie rozmawiamy tylko o fizyczności, o rzutach, o których mówiliśmy, że nagle odejmuje władzę w nodze czy w ręce. Później, czy, no najczęściej na początku powraca ta funkcja. Jak później już nie. Jak z psychiką choroby? Psychiką tak, bo to choroba dotyczy głównie istoty białej mózgu, to znaczy tych włókien nerwowych, które są pokryte mieliną, która cierpi z powodu ataków immunologicznych. Logicznych i uszkadza tą mielinę, wobec tego przewodzenie nerwowe w tych włóknach zawodzi. Natomiast przekonaliśmy się jakiś czas temu, że dotyczy także i neuronów, że jest zanik neuronów i od początku także jest zanik włókien osiowych, czyli aksonów, a później neuronów w mózgu, czyli robi się opustoszenie w różnych częściach mózgu i to powoduje to, że następują zmiany. Czyli co za tym zmiany idzie, pewnych emocji? Poznawcze, czyli pamięć. Czyli pamięć, zdolność reagowania, fluencja mowy, takie rzeczy tutaj i poza tym może być i zmiana charakteru. Włodek Ziętarski potakuje. Tak, potakuje, ale ja bym chciał jeszcze dzisiaj, żebyśmy dotyli jeszcze jednej rzeczy, mianowicie niewłaściwego leczenia. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudny temat, dlatego że wielu pacjentów dostaje się do lekarzy, którzy o tym nie mają specjalnie wielkiego, ogólne mają. A dlatego towarzystwo, no. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Tam od razu trafiłem. Właśnie, stara się tutaj. Bo chodzi się do neurologa. Tak, powinno się, bo to jest... No, ale to jest długa droga, dlatego że najpierw trzeba znać jakieś te objawy, które by mogły tutaj alarmować. Trzeba się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, który też musi to znać i dopiero on musi kierować do neurologa, bo nie można pójść normalnie do neurologa bez skierowania. I dopiero neurolog, jak sądzi, że to może być ta choroba, kieruje na badanie rezonansu mózgu, które na szczęście w tej chwili już nie ma, nielimitowane jest to badanie, o, już teraz które można, najczęściej się pokazuje już u takiego chorego dość dużo zmian w mózgu, które nie były jakoś niewidentne, nie były kliniczne. Lekarz neurolog dziś na sali, mało tego profesor. Profesor Jerzy Kotowicz. I magister Włodzimierz Ziętarski. Tak jest. I redaktor Michał Figurski. Zapraszamy. Niezły pacjent wraca za chwilę. Dzisiaj o stwardnieniu rozsianym z profesorem Jerzym Kotowiczem i Włodzimierzem Ziętarskim. Osobą niedotkniętą bezpośrednio tym schorzeniem, ale pośrednio. Współuzależniony, jak to się mówi. Czujesz się trochę też chory? Rodziny chorują. Właśnie o to pytam. Co, bardzo od 25 czuję. Lat, Włodek. Bardzo się czuję. Słuchajcie, ja mam jeszcze taki drugi bardzo przykład. Się czujesz dotknięty stwardnieniem rozsianym? Ja mam też, powiem jeszcze raz. No, żyjemy z tym w miarę normalnie, natomiast martwi mnie tylko to, co pan profesor powiedział o przyszłości, to znaczy na dzisiaj, po pierwsze, wielu chorych w tym wieku, który
trwa tak długo ta choroba, dochodzi do przekonania, że jest to choroba nieuleczalna i nie chodzą w ogóle do lekarza. Wielu mam takich znajomych. Mojego bratanka, żona dowiedziała kiedyś się od lekarza. Proszę pani, wie pani, to tak na dobrą sprawę, to na mojej kości dwa lekarstwa rady. To było tak kiedyś. Alkohol i ten, i marihuana. Marihuana była totalnie niedostępna alkoholowa i ta dziewczyna po prostu pije i ciągle uważa, że jej to pomoże. Ale to niektórzy lekarze... Tacy, o kim teraz mówisz? Mówi o siostrze, o żonie mojego bratanka. Wiesz? Pan się często spotyka z taką reakcją pacjentów, panie profesorze? To bywa oczywiście i kobiety często są uzależnione od alkoholu, a kobiety częściej chorują na stwardnienie rozsiane. Z tym, że może to nie są najgorsze tutaj takie czynniki, które powodują, czy do tej choroby usposabiają. Gorsza jest sól, gorszy jest cukier, nadwaga. To są te czynniki, które bardziej determinują. No i brak witaminy D3, czyli brak nasłonecznienia. To są te rzeczy, które istotne środowiskowo. Natomiast jeszcze może wrócę do tej nazwy. Dlaczego to się nazywa stwardnienie rozsiane? Ale panowie, słuchajcie, musimy zagrać piosenkę. Siła muzyki w Radiu Z. Jesteśmy w radiu, bardzo mi przykro. Tutaj muzyka przykro. Ważniejsza bardzo od was, panie profesorze i panie redaktorze. Muzyka jest mi bardzo przykro. Muzyka leczy mózg. To jest muzykoterapia. No. Bardzo dziękuję za tę piękną zapowiedź iście radiową. Siła muzyki w Radiu Z. Słuchajcie, źle trafiłem, bo dwie gaduły mam dzisiaj na antenie. nie wiem, który większa. Pan profesor Jerzy Kotowicz czy Włodzimierz Ziętarski. Ależ masz się rozgadywać, ale poczekaj, dlatego że pan profesor cały czas próbuje nam wytłumaczyć, skąd w ogóle nazwa stwardnienie rozsiane. Ja to wiem, ale ludzie też to powinni wiedzieć. No więc skąd? Dlatego, że kiedyś tak było, że jak ta choroba przebiegała niekontrolowana, skracała życie i powodowała duże inwalidztwo, no i badano wtedy mózg, nie było innych możliwości, tylko badania były pośmiertne. W tych badaniach mózgu pośmiertnych stwierdzono, że są takie blizny rozsiane, stwardnienia, bo taka demnizacja powoduje odczyn tkanki glejowej, to jest tkanka taka podporowa mózgu i robi się blizna. I ta blizna była twarda i dlatego stwardnienie. I to w różnych miejscach mózgu i dlatego rozsiane. I tam jest przenoszenie impulsów, czy nie? Jest ta blizna? Tak, no to jest, to nie ma w tym, jest nie blok. Ma, w tym jest blok. Tak, blok. Jeżeli jest blok, no to wtedy funkcja jakaś zawodzi po prostu. Zawodzi komunikacja mózgu z rdzeniem kręgowym. A te zmiany są nie tylko w mózgu, ale także i w rdzeniu kręgowym. Zawodzi też komunikacja z otoczeniem. Bo z tego, zmysły. Z tego, co mówi Władek, tu są duże kłopoty. Tak, czucie z jednej strony efektory, to znaczy jest niedowład, i z drugiej strony czucie jest też zaburzone, czyli zaburzenia drętwienia. Co gorsza, panowie, komunikacja z samym sobą. Władek powiedział coś bardzo ważnego. Pacjent nie chce się leczyć. Jak jest twoją małżonką? Nie chce się w ogóle to znaczy chce. Tak było kiedyś, że mieliśmy bardzo ograniczoną możliwość leczenia. Były na początku tylko dwa leki, interferony i Copaxone. Ale wy jesteście dopiero kolejnym ogniwem. Chyba najpierwszym ogniwem zero to jest ta wola walki, prawda? W tej chwili już pacjenci się chcą leczyć, bo wiedzą, że to leczenie już jest skuteczniejsze. Na początku to leczenie, skuteczność było około 30-40%. A propos skuteczności, co ma zrobić człowiek, który kocha kobietę, z którą jest od 25 lat obserwując jej choroby, która w dodatku postępuje, degradując chorą. I tutaj chcę powiedzieć, że... Co tutaj panu podpowiada? Tutaj już jest doświadczenie. Dotąd mogliśmy leczyć i dość skutecznie na początku choroby, kiedy była ta faza zapalna tej choroby. Faza zapalno-immunologiczna. Te leki, asterydy to wtedy, kiedy rzut. Czyli rzuty to już od lat 50. ubiegłego wieku potrafimy leczyć, gasić rzut choroby wlewami sterydów. Pięć kroplówek. Konsekwencje straszne. Solu... Niekoniecznie. Na przykład pamiętam, ja wyrwałem na siłę wtedy z tego szpitala, pamiętam tam z Wołoskiej. Pojechaliśmy gdzieś na urlop, ale ona po prostu w tym szpitalu nagle stały się jej trzy. No tak, bo to sterydy obrzęk mogą zatrzymywać wodę. A mój syn wszedł i powiedział, ty, to jest Małgośka? Tak. I ona teraz się piekielnie boi sterydów. Pójdę ale to jest i znowu taka, mnie nafaszerują. Taka reakcja nie jest częsta, taka reakcja, jak miała pana żona. Tutaj raczej sterydy są dobrze znoszone, szczególnie, że przez ograniczony okres nie daje się to regularnie, tylko wtedy, kiedy jest rzut i to 5 dni, ewentualnie kończy się albo jeszcze kilka dni w tabletkach. Także to nie jest problem, ale to jest tylko rzut. Te rzuty, te sterydy nie wpływają na naturalny przebieg choroby. Ale mamy leki, które
które wpływają na naturalny przebieg choroby. I tych leków w tej chwili jest kilkanaście. Także to, co pan mówi, istotnie jest, żeby się tym leczeniem zajmowali neurolodzy, którzy są przeszkoleni, którzy się w tym specjalizują. Ale zgodzicie się ze mną, panowie, że najważniejszym lekarstwem, jakie możemy zaaplikować, to jest dobra wola. I o niej porozmawiamy więcej już za chwilę w Radiu Z. Niezły pacjent, profesor Jerzy Katowicz, neurolog i Włodzimierz Jętarski. 25 lat trwa walka z stwardnieniem rozsianym małżonki redaktora Włodzimierza Zientarskiego, który dzisiaj w no absolutnie niezwykle szczerej rozmowie opowiada. O, nie do końca. Jeszcze mam parę rzeczy takich szalenie intymnych, o których nie chcę mówić, ale wierzcie mi, że one są trudne. Czego one dotyczą? Dotyczą na przykład takiego normalnego życia, polega to na tym, że nagle w pewnym momencie jedziesz samochodem i wysiadają ci wszystkie czujniki wewnętrzne dotyczące wydalania. No tak, i to zwieracie puszczają. To, tak. Nie ma na to rady po prostu. Albo zatrzymujesz, na środku Marszałkowskiej coś tym robisz, albo zostajesz z tym wszystkim w środku. To jest rzecz, która jest najbardziej w tej chwili bolesna. Ona narasta niestety z czasem. I powoduje jeszcze większą frustrację u pacjenta. Jakość życia. Niestety jest tutaj inkontynencja, czyli nietrzymanie moczu. Tak. Jest to zwieracze, dość często są uszkodzone w tej chorobie, ale mamy leczenie też na to, tylko że trzeba się leczyć. Trzeba się leczyć. Albo zabezpieczać po prostu wkładki. Ale mam powiedzieć, dlaczego Małgorzata nie chce się leczyć. To jest trochę mój przykład. Ja poszedłem, robiłem wszystkie badania. Przyszedł do pani doktorka, pani miła doktor, siedzi starsza pani i mówi, o, pan coś kicha. Ja wiem, no kicha. O, co pan jest? Ja mówię, pan miał skrzywioną przegrodę od lat i dlatego mam stale problemy z zatokami. No, ja mówię, wie pani, może pani doktor, byśmy coś z tym zrobili, nie? A ona spojrzała na mój wiek, na kartę. W pana wieku to już nie warto. No tak, no to jest takie podejście, które należy oczywiście potępiać. Nie ma tutaj wieku jakiegoś przeciwwskazania. Kiedyś wiek był przeciwwskazania do leczenia jakichś agresywnego nowotworów i tak dalej. To się zmieniło, to podejście w tej chwili, czy do fizjoterapii. Człowiek w starszym wieku powinien mieć możliwość leczenia takiego jak wszyscy. Mówimy o relatywnie młodej pacjentce. No tak, ma 50 lat. No. 50 lat. Tak, ale gdyby zaczęła wcześniej, wtedy byłoby możliwość dania jej leków, takie, które na początku wpływają, to ani postęp inwalidztwa nie był taki znaczny. Ale nie rozmawiajmy o musztardzie po obiedzie. Panie profesorze, jesteśmy w tym momencie, a nie innym. Czy jest jakaś procentowo określona, na ile choroba jest zaawansowana u Małgosi? Nie, bo ja nie wiem, czy to na procentowo ocenić. No, bo każdy jest bardzo zaawansowana. Każdy przechodzi to inaczej. Jest zaawansowana bardzo. Zmierzam do tego, że ma przed sobą jeszcze wiele lat życia. Albo nie. Jako 50-letnia pacjentka, pańskim zdaniem? Tak. Chorzy nie umierają na stwardnienie rozsiane, tylko umierają z powodów powikłań. Jak leży, to zapalenie płuc, jakichś zatorów, czy infekcji dróg moczowych, najczęściej infekcji płucnych. To jest powód zgonu. Chorzy nie powinni umierać jakoś wcześniej niż chorzy w tej samej populacji. Ale to zależy od opieki właśnie. Jeżeli jest dobra opieka, jeżeli nie ma infekcji, jeżeli nie ma odleżeń, jeżeli nie ma tutaj takich zaburzeń, które się... I się rehabilituje, bo ważna jest stała rehabilitacja pacjenta. Jeżeli on jest sprawny ruchowo, także ma rehabilitację, jakby socjalizuje się, to znaczy jest w towarzystwie z otoczeniem, to wtedy ten mózg mniej zanika i wtedy no... Zastanawiam się, słuchajcie, w całym tym dramatyzmie emocjonalnym dzisiejszej audycji, bo muszę powiedzieć, że przeżywam ją nieprawdopodobnie. Jak wykorzystać ostatnią minutę naszej audycji? Obiecuję Państwu same dobre wiadomości. Wracamy za chwilę. Niezły pacjent, profesor Jerzy Katowicz i redaktor Włodzimierz Zientarski. Neurolog profesor Jerzy Katowicz i redaktor Włodzimierz Zientarski. Dzisiaj gośćmi audycji Niezły pacjent w Radiu Z. Jak już mówiłem, ta ostatnia, najtrudniejsza minuta naszej rozmowy. Panie profesorze, tylko dobre wiadomości, proszę. Mamy kilkanaście leków, mamy ośrodki, które w tej chwili już potrafią opiekować się pacjentem, bo pacjent powinien być zaopiekowany przez szereg, powinien być w centrum takiej grupy i tego leczenia skoordynowanego. Poza tym leczenie powinno być skrojone na danego pacjenta, w zależności od tego, czy jest kobietą, która na przykład chce mieć dzieci, w zależności od jego czasu trwania choroby, zaawansowania tej choroby, czyli powinno być skrojone na danego pacjenta i do tego jeszcze nie mieliśmy leków na wtórnie postępujące
wiodącą postać, bo muszę powiedzieć szybko, że choroba najczęściej polega na tym, że pojawiają się rzuty i później remisje, ale to przechodzi we wtórnie postępującą chorobę, na którą w tej chwili mamy w styczniu już w Europie zarejestrowany lek na tą najczęściej... I to są dobre wiadomości. To są dobre wiadomości. A propos krojenia terapii, Krawiec z nami siedzi dzisiaj w studio. 24 lata opiekujesz się Małgosią. Co jest twoją najlepszą metodą? Bo słuchają dzisiaj nas osoby, również opiekujące się osobami. Truizm. Mów truizmę, proszę cię bardzo. Miłość i opiekuńczość. Miłość bardzo ważna. I to jest bardzo jedna rzecz. Stajesz w tyłek, za przeproszeniem, w takiej sytuacji. Zostajesz osztorcowany, zostajesz prowadzony słownie często do dna, naprawdę straszliwego, i mówisz wtedy, idę sobie w świat, nie chcę sobie robić, chcę, tym bardziej, że całą masę rzeczy ona wypowiada tak strasznie trudnych wtedy. Puch, się otrząsasz, nie słuchasz głupich podpowiedzi z zewnątrz, idziesz dalej do przodu. I co, wtedy przenosisz się w świat motoryzacji, co cię wtedy ratuje? Przenoszę się do moich zwierząt. Miałam 4 psy i kota i po prostu one są dla mnie naprawdę wielkim światem. Jak siedzi taki pies naprzeciwko mnie, ja mówię, ty Misiek, ja już nie mam siły, on tak patrzy na siebie, jestem pewien, że rozumie, kocham go, przytulam i jeden jest pies taki i drugi jest taki, w związku z tym mam cały świat. A ja mam odwrotnie. 4 koty i jednego psa. Znaczy 3 koty i jednego psa. To one kontrastują tego psa. A ja mam kota, psa, 2 dzieci i audycję do zamknięcia. Moi drodzy. Nie do powstrzymania, tylko na chwilę. Jesteście nie do powstrzymania. Naprawdę, na szczęście stwardnienie rozsiane jest. Pan profesor Jerzy Kotowicz. Na nieszczęście. Potwierdzam. Jest do zatrzymania. Na szczęście. Jest. Gdzie trzeba, panie doktorze, się zgłosić? Szybko, zdążę jeszcze? Nie zdążysz, dlatego że ja ci muszę jeszcze jedną rzecz zapytać. Dlatego, że ja chciałem zmienić furę i muszę się skonsultować. A ty chcesz poza antenę, oczywiście, że tak, a my kończymy audycję, a tu czas ucieka. Żony już nie zmienia i samochodu też nie. Chciałem na zakończenie powiedzieć Włodziu, przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz zdrowia dla ciebie. Dlatego, że twoje zdrowie gwarantuje zdrowie Małgosi i całej twojej wspaniałej rodziny, którą kocham i uwielbiam wraz z resztą kraju. Małgosiu, kochamy cię bardzo serdecznie i trzymamy za ciebie kciuki. A ja pozdrawiam. Czy tego chcesz, czy nie? Może tak. A Niezły Pacjent wraca oczywiście za tydzień od 21 do 23. Jeszcze raz dziękuję panom za udział w audycji, a państwu życzę dobrego wieczoru. Michał Figurski, do usłyszenia. Niezły Pacjent w Radiu Z.